Siemanko, ja jestem Karol i mam nadzieję, że u Was to dobrze, czyli w sumie wszystko dobrze po hiszpańsku, bo tak naprawdę jeszcze nigdy tego tutaj nie wyjaśniłem. Dzisiaj pokażę Wam, co zwiedzić w Madrycie, a tak dokładniej pokażę Wam 5 miejsc, których być może jeszcze nie znacie, a które naprawdę warto odwiedzić. Takich miejsc jest w Madrycie oczywiście dużo, dużo więcej, dlatego też myślę, że jest to jeden z serii filmów na temat Madrytu, tym bardziej, że niedługo z Konstancją do stolicy Hiszpanii się wybieramy, więc tych filmów pojawi się naprawdę dużo więcej. Żeby nie przedłużać, wjeżdża intro i lecimy z tematem. Jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu, to jeśli jesteście nowi na tym kanale, to chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście go subskrybowali, do tego, żebyście kliknęli w dzwoneczek powiadomień, żeby zawsze być na bieżąco z naszymi filmami. Zachęcam Was też do tego, żebyście obejrzeli inne filmy na naszym kanale z Sewilli, z Cadixu, z Jerez de la Frontera. Gdzieś tutaj pewnie pojawiają się karty, żebyście mogli te filmy obejrzeć, ale najpierw ten, ok? Najpierw zostańmy przy Madrycie. W tych filmach pokazujemy warte odwiedzenia miejsca w Hiszpanii i na 100% po ich obejrzeniu będziecie mieli także, będziecie już chcieli się pakować do wyjazdu do Hiszpanii, więc zachęcam Was gorąco do tego, ale teraz przejdźmy już do tematu. Co warto zwiedzić w Madrycie? 5 miejsc, których być może nie znacie. Wjeżdża numer 1. Parque Quinta de los Molinos. Przenosimy się do naszego specjalnego wysłannika w Madrycie. To będę ja. No i przyjedziecie sobie do Madrytu w sierpniu. No i stwierdzicie, idziemy do Quinta de los Molinos. Kamiński mówi, że będzie fajnie. Zobaczymy. No i przychodzicie i widzicie zwykły park. No i tak będzie. Bo musicie przyjechać do tego parku w lutym albo na początku marca. Wtedy kwitną w nim setki migdałowców i wygląda on tak. No i co prawda ten park wygląda trochę inaczej niż tak jak go zapamiętałem 3 lata temu. Przyszliśmy tutaj z Konstancją i tak naprawdę byliśmy w całym parku tylko my i może kilkanaście osób. Teraz po tych 3 latach to już się stało dużo, dużo popularniejsze miejsce. No, ale mimo tego, że przychodzi tu naprawdę wiele osób, to cały czas można zrobić bardzo fajne zdjęcie. No i jest to też takie spoko miejsce, jeśli znudziło Wam się już na przykład Park Retiro czy Casa de Campo. To możecie sobie przyjść tutaj, poleżeć pod migdałowcem. Nawet nie musicie robić żadnych zdjęć. Chociaż będzie to trudne, jak macie naokoło tyle pięknych, białych i różowych kwiatów. Okej, ludzi było rzeczywiście dużo, ale trzeba też przyznać, że nagrywaliśmy to w niedzielę po południu. Więc jeśli wybierzecie się tam w tygodniu przed południem, to na pewno będzie dużo przyjemniej, dużo mniej ścisk. A jak się tam dostać? Po prostu wsiadacie w linię metra numer 5, jedziecie kilkanaście minut, bo to trochę poza centrum Madrytu, i wysiadacie na stacji Suances. Okej, lecimy dalej z tematem. Numer 2. Park Retiro. I teraz ci z Was, którzy byli już w Madrycie, mają pewnie jakieś takie miny. No bo co ten ziomek gada tak naprawdę? Przecież wystarczy sobie zobaczyć mapę Madrytu i są takie dwie wielkie zielone plamy. Po lewej to jest Casa de Campo, po prawej Park Retiro. Trochę mniejsza zielona plama, ale jednak. No to jak tak naprawdę nie znać tego parku? Tym bardziej, że to jest jedno z najbardziej emblematycznych miejsc w Madrycie. To prawda, ale jest tam kilka miejsc, o których też już pewnie znacie, ale warto wiedzieć o nich coś więcej. Jest sobie jedno z najbardziej emblematycznych miejsc tego parku, czyli pomnik króla Alfonsa XII. No i ja zawsze jak byłem w parku Retiro, to tak sobie myślałem, że fajnie byłoby tam wejść na górę i podziwiać cały park ze szczytu. No i okazuje się, że od ubiegłego roku można po 30 latach taras widokowy został otwarty. I co ciekawe, można tam wejść za darmo. Musicie się tylko wcześniej zapisać przez internet i no nie jest to łatwe, ponieważ sam punkt widokowy jest w tym roku, w 2019, otwarty od 5 maja do 26 października i tak naprawdę już do samego końca października wszystkie miejsca zostały zajęte. Tym bardziej, że można tam wejść tylko w soboty i w niedzielę i to w nie wszystkie w miesiącu. W opisie tego filmu, a także pewnie na blogu, jeśli już ten wpis się pojawi, to podaję Wam link, przez który możecie się tam zapisać. Możecie się obecnie zapisywać na listę rezerwową. I tak warto to zrobić moim zdaniem. Nawet jeżeli zapiszecie się na tę listę rezerwową, to i tak możecie sobie przyjść, bo jeśli ktoś zapisywał się 3 miesiące temu, to wątpię, żeby pamiętał o tym, że się zapisał. Tym bardziej, że to jest za darmo. Jeśli coś jest za darmo,
no to ludzie i tak mają takie większą tendencję do opuszczania tego, na co się zapisywali. Poza tym znacie na pewno dwa kolejne emblematyczne punkty parku Retiro, czyli Palacio Cristal i Palacio de Velázquez, ale może być na przykład tak, że jesteście sobie w Palacio de Cristal, no i nagle zobaczycie, że z sufitu obok was zwisa sobie kość mamuta. Ja tak miałem. Z tym, że wiedziałem, o co chodzi. No i właśnie nagrywam ten filmik dlatego, żebyście wiedzieli, o co chodzi w takich miejscach, gdy w nich się znajdziecie. Palacio de Cristal i Palacio de Velázquez są pewnego rodzaju filiami Muzeum Królowej Zofii w Madrycie i w związku z tym organizowane są tam wystawy czasowe. Ich listy możecie sprawdzić na głównej stronie Muzeum Królowej Zofii w Madrycie. Podaję wam ten link w opisie, z tym, że musicie uważać, bo to jest lista wszystkich wystaw, więc żebyście nie mieli tak, że chcecie sobie iść na konkretną wystawę, okaże się, że ona jest robiona w głównej siedzibie muzeum. Więc musicie sprawdzić, czy jest to konkretnie wystawa w Palacio de Cristal albo w Palacio de Velázquez. Co ciekawe, kilka lat temu prawdziwą furorę zrobiła wystawa prac Polaka Andrzeja Wróblewskiego. Była to wystawa Muzeum Narodowego w Warszawie i Madryt był pierwszym miejscem poza granicami Polski, które ta wystawa odwiedziła. Przyjeżdżali ją zobaczyć ludzie z całej Hiszpanii, nie tylko z Madrytu. Ta wystawa osiągnęła jedną z największych frekwencji w ogóle tych wystaw czasowych w Palacio de Velázquez. Myślę, że turystów i fanów sztuki przyciągnął tak naprawdę sam rodzaj tej wystawy, ponieważ ona nazywała się Verso Reverso. I stosunkowo niedawno odkryto, że Andrzej Wróblewski swoje dzieła malował na dwóch stronach płótna, więc często było tak, że na jednej stronie płótna znajdował się obraz bardzo abstrakcyjny, z drugiej dużo bardziej realistyczny, jak chociażby jeden z obrazów jego znanej serii rozstrzeleń. Wielu krytyków doszukiwało się w tym jakichś ukrytych znaczeń, ale z kolei krytycy polscy i także Andrzej Wajda, który był dobrym przyjacielem Wróblewskiego, zauważali, że płótno w PRL-u tuż po wojnie było rzeczą naprawdę drogą i mało dostępną, a Wróblewski, który tworzył naprawdę dużo i był z drugiej strony bardzo biednym artystą, nie mógł sobie na to pozwolić i najprawdopodobniej po prostu malował na dwóch stronach płótna, bo nie miał innego wyboru. Więc jak widzicie, na takich wystawach naprawdę wielu fajnych rzeczy można się dowiedzieć, tym bardziej, że często organizowane są darmowe oprowadzanie po tych wystawach, co już w ogóle daje wam dużo więcej fajnego kontekstu i pozwala wam zwiedzać te miejsca dużo bardziej świadomie. I o to właśnie też mi chodzi, żeby wam to pokazać, że takie rzeczy są dostępne i możecie z nich korzystać. Numero 3. Iglesia Patolika, czyli kościół, którego wyznawcy modlą się do gumowej kaczuszki. Takie miejsce w Madrycie istnieje, znajduje się niedaleko stacji metra Lava Pies i nagrałem o nim osobny filmik, który znajduje się gdzieś tutaj. Każdą niedzielę w tym miejscu organizowane są darmowe msze, bo tak nazywa te wydarzenia założyciel Leo Bassi. Na takich mszach przybliżane są historie osób, które pomimo pewnym przeciwieństwom losu przyczyniły się do rozwoju nauki, czy walczyły o ochronę praw człowieka w miejscach, w których te prawa nie są za bardzo przestrzegane. Te wydarzenia odbywają się w języku hiszpańskim, więc jeżeli znacie ten język, to tym bardziej dla was super. Jeśli nie, to możecie po prostu zostać po wydarzeniu. Leo Bassi mówi też po angielsku, bo jest komikiem, który rodził się w Stanach Zjednoczonych. I także po takiej godzinnej mszy odbywa się zwiedzanie całej świątyni, więc tym bardziej warto zostać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo Leo Bassi fenomenalnie to ułożył. Sama postać założyciela jest też bardzo ciekawa. Leo Bassi miał w latach 80. także pewien polski epizod. Mieszkał wtedy w Polsce, miał polską dziewczynę. Pracował z warszawską grupą Teatru Eksperymentalnego Akademia Ruchu. No a w Lublinie w 1980 roku przez przypadek przyczynił się do wybuchu zamieszek na całe miasto. Więc jeśli zainteresowała was ta historia, zachęcam was jeszcze raz do obejrzenia osobnego filmiku tylko na ten temat na naszym kanale. Znajdzie się gdzieś tutaj, nie wiem po której stronie to wyskoczy, chyba tu. Jedziemy dalej. Numero 4. Conde Duque. To centrum kultury, które znajduje się w odrestaurowanym budynku 18-wiecznych koszar. W samym centrum Madrytu, na dzielnicy Malazania, jeśli chcecie się tam dostać, najbliżej stacje metra San Bernardo, Ventura Rodriguez czy Plaza de España, ale zachęcam was, żeby iść tam pieszo, bo centrum Madrytu jest mega małe. Ten odrestaurowany budynek 18-wiecznych koszar tworzy naprawdę imponującą przestrzeń kulturalną. Odbywa się tam wiele super festiwali, jak chociażby Madrid en Danza, Jazz Madrid, wiele różnych ciekawych wystaw. Swoją siedzibę ma tam także Muzeum Sztuki Współczesnej, ale my z Konstancją lubiliśmy tam chodzić też na pewien rodzaj
takiego pchlego targu, na którym wystawiali się z jednej strony mieszkańcy Madrytu, którzy chcieli po prostu coś swojego sprzedać, ale także designerzy, którzy prezentowali swoje projekty ubrań czy przedmiotów do domu. Można było naprawdę różne dziwactwa tam znaleźć, jak chociażby to, co wam teraz pokazuję na ekranie. Jest to super miejsce, można poczuć naprawdę bardzo fajny klimat. Tutaj powoli zbliżamy się do końca. Numero 5 na naszej liście. Cine Dore. Może zdarzyć się tak, że wyjedziecie do Madrytu i będziecie mieli brzydką pogodę, będzie lało dzień w dzień. Wtedy fajnie by było iść na przykład do kina. Nie polecam wam tego robić w dużej mierze, ponieważ Hiszpanie dubbingują swoje filmy i wygląda to okropnie. Ale jest jedno takie miejsce w Madrycie, w którym można zobaczyć naprawdę dobre filmy i które nie są dubbingowane. Przynajmniej nie te, na których ja byłem. Lecimy do Madrytu pod Cine Dore. Kino powstało w 1912 roku, ale ta fasada, którą widzicie, pochodzi z 23. Oczywiście była później odnawiana. Ale będąc tam, możecie naprawdę poczuć się jak przed 100 lat, szczególnie jeśli traficie na jakiś seans kina niemego chociażby, które też tam się odbywają. To już tym bardziej dubbing tam nie będzie problemem. Teraz to kino pochodzi swoje 30-lecie, więc jeszcze więcej sesji filmowych tam się odbywa. Głównie są to filmy dokumentalne, czy takie ambitniejsze filmy po prostu z ubiegłego wieku, które w Polsce możecie zobaczyć głównie w kinach studyjnych, bo to jest właśnie takie kino studyjne. Ale nowe filmy też tam pokazują. Może nie Toy Story 4, ale w sumie tak dobrze, bo to był słaby film. Ale już na przykład nowy film Almodovara fajnie by było zobaczyć w takim miejscu. Aha, no i może wam też się wydać dziwne, że to kino obchodzi swoje 30-lecia, a zostało założone 100 lat temu. Już wyjaśniam, o co chodzi. Zamknięto je w latach 60. W 89 zostało odrestaurowane i otwarte na nowo, dlatego teraz w 2019 roku obchodzi swoje 30-lecie, pomimo tego, że istnieje ponad 100 lat. Jeśli będziecie chcieli się tam wybrać, kino znajduje się na kaje Santa Isabel, tuż przy Mercado Anton Martin, zaraz przy stacji metra o takiej właśnie nazwie, Anton Martin. Linią metra numer 1 dostaniecie się tam bez problemu. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film, ale na pewno nie jeśli chodzi o sam Madryt. Spodziewajcie się dużo więcej fajnych filmów ze stolicy Hiszpanii. Będziemy w nim wam pokazywać, co fajnego można zobaczyć w Madrycie. Zachęcam was też do tego, żebyście odwiedzali nasze social media. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Instagramie. Tam też pokazujemy dużo super wartych odwiedzenia miejsc w Hiszpanii. My już kupiliśmy bilety do Madrytu na kolejny wyjazd i przyznam wam, że bardzo się cieszę, bo po nagrywaniu tego filmu mam tak dużą ochotę, żeby tam jechać, że najchętniej to pakowałbym już się teraz i mam nadzieję, że wy także, więc subskrybujcie ten kanał, klikajcie w dzwonek powiadomień, żeby być zawsze na bieżąco, oglądajcie inne filmy na tym kanale, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało, jeśli nie, to łapkę w dół oczywiście. No i ciekawi mnie też bardzo, jakie są wasze ulubione miejsca w Madrycie, dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych filmach.